Siemanko, witam serdecznie na moim kanale. W tym odcinku do zdemontowania trafia motozłom w postaci takiego oto rozrusznika. Nie wiem z czego on pochodzi, z jakiego samochodu. Wykonany został przez firmę Bosch. Wygląda całkiem solidnie. Widzę, że będą tu z nim małe problemy, bo tutaj już ktoś przede mną atakował chyba te śrubeczki i nie udało mu się, są obrobione, także na pewno tutaj będę musiał to rozwiercić. Nigdy nie rozbierałem rozrusznika samochodowego. O, tutaj też nakrętyczki brakuje. Także no to będzie jakieś tam nowe doświadczenie dla mnie. Pewnie jak rozbiorę ten rozrusznik, to już nie będę miał ochoty dotykać się do innych. No ale zobaczymy. Wrzucam to tradycyjnie na wagę. 4 kg, 230 gram. Nie ma co przedłużać. Zabieram się za demontaż.
No i prawie się udało. Prawie dlatego, że wirniczek ma tutaj trochę miedzi, ale jest mocno zalakierowany. To samo komutator pod młotkiem. Zaczął pękać ten plastik, ale widać, nie wiem czy zwróci, czy widać, o widać. Same te blaszki są wtopione tutaj w ten plastik. Jeszcze spróbuję to później jakimś, nie wiem, 5-kilowym młotkiem rozkruszyć z czystej ciekawości, ale ten wirniczek, nawet jakbym go tutaj odciął, jest tak zalakierowany, że ciężko będzie tą miedź wyjąć, także trafia to do kuwetki z wirnikami. Ten wirniczek waży 970 gram, ale póki co zważę go ze złomem stalowym, którego też całkiem sporo tutaj jest. Jak widać, automat był sprasowany, także też trochę zabawy tutaj z tym było. Wrzucę złom. Też tutaj te wszystkie śrubeczki i tak dalej. Raczej mi się stąd nic nie przyda, także trafia to wszystko. Plus jeszcze te dwie blaszeczki do złomu. To jest 3450 gram złomu. Myślę, że razem z tym wirnikiem, gdybym nic z nim nie robił, on by poszedł jako gruby. Także mogę policzyć to po 70 groszy, co daje 2 złote 42 grosze za ten złom stalowy. Jest też kawałek aluminium odlewu, a dokładnie pół kilograma. Aluminium odlew jest po 4 złote 70 groszy, czyli 2 złote 35 groszy za ten oto kawałeczek. Jest też odrobina mosiądzu. Co prawda tutaj jeszcze muszę tą sprężynkę zdjąć. No właśnie tą. Już tu mam czysty kawałek mosiądzu. Czyli mamy 45 gram mosiądzu żółtego. Żółty mosiądz jest po 15 zł, co nam daje 68 groszy za tą odrobinę mosiądzu. No i udało się też trochę miedzi uzyskać. Dokładnie 155 gram. Po 24 zł i 40 groszy, co nam daje 3 zł 78 groszy. Także zawsze coś tam do kubeczki z miedzią wpadnie. Kubeczka z mosiądzem też dostanie małe zasilenie. No i szkoda, że ten wirnik jest taki poklejony, polakierowany. Nie będę próbował z niego raczej miedzi wydłubać. Także tyle by było, jeżeli chodzi o rozrusznik samochodowy. Jak widać, nie jest tam tego zbyt wiele, ale też nie jest aż tak mało. No pracy dużo jest, bo tutaj miałem problem z trzema śrubkami, które musiałem rozwiercić. No, dosyć długo się zeszło. Także mam już doświadczenie w rozkręcaniu rozruszników i raczej to będzie mój ostatni. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na wcześniejsze i kolejne filmy. Zachęcam też do zostawienia suba. To mi zawsze pomaga, motywuje mnie troszeczkę bardziej do kręcenia filmików. No i w tym odcinku to tyle. Dzięki, trzymajcie się, cześć!